Ten śpiew Gulagi przypomina zwłaszcza spotkanie w Zakopanem z błogosławionym Pawłem II w czasie przyświęt pod Krokwią, ale także w czasie poświęcenia sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Kiedy słyszę tę melodię, to właśnie sobie to przypominam. Dziękuję Wam pięknie za ten śpiew. Głoście chwałę Pana Boga i podnoście serce. Niech będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju.